Cześć, nazywam się Damian Glinka, witam Was po krótkiej przerwie. Moi drodzy, dziś gość wyjątkowy, bo jest to moja ulubiona influencerka, piosenkarka wkrótce tancerka. Przed Wami Julia Żugaj, cześć. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Julia, jak wiesz, ja lubię sobie popłynąć w rozmowie. W związku z tym mam dla Ciebie przycisk bezpieczeństwa. Jak o! coś Ci nie będzie odpowiadało, to proszę bardzo, to jest do Twojego użytku. Korzystaj i skipuj tematy. Superansko, tak, to, ja to ja sobie życzę na wszystkie eventy To jest taki ja w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy by tego nie nosić na stałe. To, ale może jakąś taką miniaturową wersję zrobić? Już będziemy... Mogłoby być to pomocne dla niektórych. Na, Myślę, pewno. na pewno. Podziękowaliby tobie. Więc to po prostu korzystaj, rób z tym, co chcesz. Dobre. Przez najbliższy czas jest to Twoje. Superans. Ale sprawdź, czy w ogóle dosięgasz. No pewnie dosięgasz, ale sprawdźmy to. Tak działa. Pół roku tego nikt nie używał, <laughs> więc cieszę się, że po pół roku znowu ktoś zacznie to używać. A Jak... może nie. No może odpowiem Ci na wszystkie pytania. Nie no ale e, bądźmy, wiesz, przygotowani na wszystko. Bądźmy Dobrze. przygotowani na wszystko. Julko, jak tam z Twoją pamięcią? Z moją pamięcią? No, Chyba? masz pamięć do e, dat wydarzeń. Jesteś w stanie odgrzebać coś tam w swojej no, pamięci? No, myślę, że tak. No dobra, to mam do ciebie pytanie. Czy ty wiesz, gdzie my się poznaliśmy gdzie zrobiliśmy pierwszy wywiad? Wydaje mi się, że to był albo event Maybelline, albo to była konferencja, która świr kwajtowa. Tak, to była konferencja tak, free Fightowa, Hajlik walczyła Wtedy no. Natsu z y, Lexi, wow tak, Ale tam chwilę później jeszcze był event Maybelline, pamiętam Tak, 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 tak I to tak, była tak. nasza druga rozmowa Zgadza się, wow, zaskoczyłaś no. mnie no, Zaskoczyłaś mnie Ja w ogóle przygotowałem dla ciebie podpowiedź Wiesz, żebyś <laughs> zobaczyła jak my wtedy Wyglądaliśmy, ale spójrz przed siebie I przypomnijmy sobie jak wtedy Wyglądaliśmy Cześć, czy wiesz, czy każda w nie No, Rozmawiamy. Normalnie to nie jest też. To, to nie, nie był jakiś wielki konflikt. No to to była Julia 3 lata temu. Co myślisz o tamtej Julii? Jezu, w ogóle sama sobie doczepiałam wtedy włosy i to był chyba mój błąd. E, no całkowicie inna osoba, całkowicie już. I z wyglądu, chociaż z wyglądu nie tak bardzo jak z charakteru się zmieniła, mi się wydaje. No właśnie o tym charakterze chciałabym porozmawiać. Jaka była tamta Julia? Bardziej nieśmiała. Zdecydowanie mm -hmm. dużo mniej doświadczona w ogóle w życiu, w relacjach Bardzo taka nieświadoma e, jeszcze zależności, które kierują naszym światem e, No dzieciaczek jeszcze po prostu mi się wydaje A Dostalewka. jakbyś mogła tamtej Julii coś powiedzieć, to co byś jej powiedziała z tego miejsca, w którym teraz jesteś Żeby ją uchronić przed jakimiś ciężkimi sytuacjami mm, Powiedziałabym jej e, Po pierwsze nie przejmuj się Mm -hmm. Aż tak bardzo? A po drugie, nie martw się, dostaniesz się do tańca z gwiazdami, bo ona już wtedy na pewno o tym bardzo intensywnie myślała. Powiedziałaś, nie przejmuj się, w sensie jakimi sytuacjami nie powinnaś się przejmować? No wiesz, no jakimiś aferkami, nie? U mnie te, tych dram może... Bardziej aferek. Jest całkiem sporo, ale one są takie bardzo nieszkodliwe, jakieś takie bardziej śmieszne, memowe, a ja się tym w ostatnim czasie bardzo przejmowałam i, i wydaje mi się, że niepotrzebnie zupełnie. Bo są po prostu śmieszne sytuacje, gdzie ktoś się ponabija i, i nie ma w tym takiej złej energii czy jakiejś niechęci do mnie, a ja już wiesz, myślałam, że połowa świata mnie nienawidzi, już po prostu wyjdę na ulicę, wszyscy się będą śmiać ze mnie. Także wolałabym no, się nie przejmować takimi sprawami. A która drama albo ta memiczna sytuacja cię najbardziej dojechała, że najwięcej cię kosztowała? Hmm, wydaje mi się, że afera z myszeczką. To tak przeżyłam bardzo, bardzo mocno, bo to była pierwsza sytuacja, w której moje, moi własni, własni widzowie się ode mnie odwrócili, że, że moje żugajki, wiesz, była taka chwila, no bo to była chwila, gdzie. Była taka napięta sytuacja między nami, nie do końca było wiadomo, czy one mi wybaczą tą myszeczkę e, nieszczęsną. Tam też dużo emocji w ogóle w mojej głowie i przemyśleń e, było, bo ja na początku byłam bardzo zła o to, że ktoś w ogóle się mnie czapia, bo wiesz, daję 150% z siebie, zawsze chcę, żeby te eventy były jak najlepsze i jeszcze ktoś ma czelność teraz mi zwracać uwagę, że zrobiłam źle. Później znowu przyszła ogromna fala smutku, e, że wiesz, że zrobiłam komuś przykrość i że nie powinnam, że powinnam się... Jeszcze bardziej starać, a na końcu przyszło właśnie takie zrozumienie, które bardzo dużo mi dało, że nie wszyscy muszą być zadowoleni, że ktoś może wyjść z tego eventu i powiedzieć inaczej sobie to wyobrażałam, myślałam, że będzie inaczej, nie do końca to jest to, czego się spodziewałam i that's fine. Nie przejmuję się tym już. Nie wszyscy muszą być, wiesz, super happy zawsze na mój widok, czy, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu. A jak z perspektywy czasu patrzysz na tę sytuacje? Uważasz, że zrobiłaś dobrze czy źle? Ja zrobiłam dobrze, bo generalnie ta sytuacja, ona była bardzo mocno zmieniona przez to, jak ewoluowała w social mediach. To, było to jak tak, ona wyglądała naprawdę? To było tak, że przyszła ta dziewczynka, której nie nagrałam pozdrowień, do której się zwróciłam per meszeczko, i ona wiesz, zrobiła sobie fotkę, zrobiła fotkę Instaxem, fotkę, nie wiem, w jakiejś tam opasce, wzięła podpis na książce, chwilę porozmawiałyśmy. I to nie było tak, że jej w ogóle nie poświęciłam czasu, tylko dostała tego czasu tyle, ile reszta tam osób. I w momencie, kiedy już to nasze spotkanie dobiegło końca, ona już sobie odchodziła. No to jeszcze tak szybko wróciła o te pozdrowienia, wiesz, następna osoba była w drodze, i ja po prostu tak rzuciłam. I wydaje mi się, że miło w ogóle rzuciłam, że my dzisiaj nie nagrywamy e, pozdrowień. I do zobaczonka. Mm. A potem przyszedł chłopak, który w ogóle powiedział, że on tu przyszedł bardziej dla koleżanki, bo ona zachorowała i nie może przyjść i on w sumie chce tylko podpis na książce i nie pamiętam, czy on zapytał, czy ja sama nawet to zaoferowałam, że ej, nagrajmy dla niej jeszcze pozdrowienia, żeby coś miała fajnego, no bo zajęło mu to dosłownie wiesz, ten podpis 5 sekund i już by musiał iść, a też się naczekał w tej kolejce, więc tutaj się później zrodziło w mojej głowie takie pytanie, czy lepiej, żeby wszyscy dostawali dokładnie tyle samo, czy żeby wszyscy dostawali dokładnie tyle samo czasu, no bo on by dostał tego czasu dużo mniej tak naprawdę. Gdybym mu tych pozdrowień nie nagrała i chwilę z nim nie porozmawiała, więc wydaje mi się, że absolutnie nic bym nie zmieniła w tej sytuacji. Jedynie może bym jakoś lepiej to wyjaśniła tej dziewczynce, powiedziała, że hej, zobacz, masz już to, to, to i to. Myślę, że to jest wystarczająco dużo pamiątek z dzisiejszego dnia. Także. A miałaś okazję porozmawiać z tą dziewczynką później? Hmm. Nie, z tą akurat nie. Miałam okazję porozmawiać z tą, dla której nagrałam pozdrowienie. Ona też tą sytuację bardzo mocno przeżyła, no bo wszyscy na nią naskoczyli, że dlaczego akurat dla ciebie nagrała to pozdrowienie. Ona też się tym mocno przejęła i z nią akurat miałam okazję porozmawiać. I musiałaś włączyć swoje skile takie wychowawcze żeby ją trochę podnieść na duchu mimo tego, że ty sama byłaś w słabej formie? Myślę, myślę, że tak, no chciałam, wiesz, jak najlepiej um, wytłumaczyć jej tą sytuację, trochę tak przedstawić jej też realnego świata, wiesz to są dzieci, jednak one trochę nie rozumieją, że życie czasami jest nie fair, po prostu, i że z niezależnych powodów po prostu czasami ktoś ma lepiej, i to wcale nie świadczy o nich: oni nie są ani lepsi, ani gorsi, i to nie świadczy o ich osobowości, o ich przede wszystkim wartości. No, i to, to chciałam jej przekazać, żeby właśnie się nie przejmowała też takimi sytuacjami. Czyli to jest takie przesłanie do wszystkich: nie przejmujcie się, bo każdemu to nie przejmowanie się przyda. Powiedziałaś o tym, że świat jest niesprawiedliwy, ale ty starasz się sprawiedliwie podchodzić do swoich fanów i teraz kierujesz się, żeby każdy miał tyle samo czasu, czy żeby każdy miał to samo. I to, i to. Staram się to łączyć. Dlatego też później kolejna aferka, wprowadziliśmy zasady na naszych obozach. Ograniczyliśmy, na przykład z TikTokami była taka sytuacja. Że no tak, pamiętam tak... to, że tam było tylko chyba 15, 15 sekund. sekund. tak. No bo wiesz, niektórzy nagrali TikToka, który miał, nie wiem, 7, a niektórzy, który miał 30. No i też były później w pokojach dyskusje, dlaczego ktoś ma więcej, a ktoś ma mniej. A TikTok ma taką funkcję wprowadzoną, że można ustawić po prostu 15 sekund i to za Zawsze jest 15 sekund, także taką zasadę wprowadziliśmy. Kilka innych też, żeby właśnie każdemu poświęcić tyle samo czasu i w tym samym czasie zrobić taką samą ilość. Kurde, to rzeczy. musisz kierować się różnymi parametrami, ale chyba wyczulona teraz jesteś na tę sprawiedliwość, nie? Że... Tak, tak, jestem. Staram się na to zwracać mocną uwagę, mimo że ktoś jest na przykład 40 raz, to poświęcić mu tyle samo czasu i zrobić z nim tyle samo rzeczy, ile z osobą, która przychodzi po raz pierwszy. A jak ty się czujesz z pytaniem, pamiętasz jak mam na imię? Yy, wiesz co, nie przeszkadza mi to, bo ja w większości pamiętam jak one mają na imię. <laughs> w sensie naprawdę. Yy... To już jest tyle tych eventów, tyle czasu spędzania z tymi dzieciakami, że ja naprawdę musiałabym mieć ogromny problem z pamięcią, żeby ich nie zapamiętywać. I ludzie próbują mi wmawiać, że ona tak mówi wszystkim, ale ja naprawdę większość z nich pamiętam. A mam też taki myczek, że jak kogoś mm -hmm. nie pamiętam i, i ktoś się pyta tam, pamiętasz mnie? Bo tam też jest pytanie o imię I jak tak, mam tak, na imię, no to jaki jest tak. ten twój myczek? To mam taki myczek, że mówię, a gdzie byłaś kochanie? I ona wtedy mówi, że była tam na przykład w promenadzie ja mówię, wiesz co, tam było wtedy tak dużo osób, że ja to mało co pamiętam z tego eventu. I ona wtedy już wiesz, jak zapomina w ogóle, jakie było pytanie. A imiona pamiętam, pamiętam imiona, pamiętam nazwy w ogóle na social mediach i że mam połączona mm -hmm. bardzo dużo dzieci. Myślę, że już. No, to jest spora ilość, nie pamiętam imię, nazwę, i jeszcze przypisuję do twarzy i do konkretnych wydatów. Wow, 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 ale naprawdę mocna <laughs> pamięć. Mi też podoba się z wymyśleniem ksywki. I czy wiesz, mogłabyś mi ksywkę wymyślić? Będziesz jakąś... różowy, od tych różowych włosów. Różowy. Fajne, <laughs> różowy. fajne. No i teraz super wracamy do tego zdjęcia, tego fragmentu naszego wywiadu, bo ja też chciałbym sam sobie dać radę. Uważam, że powinienem o wiele wcześniej podarować, Ci kwiatka. I właśnie dlatego mam dla ciebie dzisiaj kwiatka. No co ty naprawdę? O Ojejku Proszę bardzo. Julia to dla ciebie, pierwszy Dziękuję. kwiat. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za pięknie przyjście. Leży pięknie się prezentuje. Dziękuję bardzo, super miła z twojej strony. Proszę bardzo, ja bardzo lubię rozdawać prezenty, bo lubię widzieć tę radość i to szczęście w czyich ocz czyichś oczach. W ogóle dawanie prezentów jest fajnym nawykiem. Tak, ja też tak uważam. Jak jesteśmy przy prezentach, to jaki najfajniejszy prezent dostałeś w dzieciństwie? Kurczę, ale mi teraz ciężkie pytanie Masz tak dobrą pamięć, że po prostu postanowiłem zaszaleć i bardzo, Dobra, bardzo, czyli bardzo się jeszcze, jeszcze dalej. daleko pamięcią. To nie, to nie będzie taki oczywisty no. prezent, ale najlepszym, co dostałam od mojej rodziny, najbliższych, to była bardzo duża swoboda w wybieraniu pasji. Swoich. Bo ja, jak byłam dzieckiem i później nastolatką, to bardzo często, dosłownie co dwa tygodnie, zmieniałam jakieś swoje zainteresowanie. Tu chodziłam na dodatkowe angielski, tu przez chwilę na łyżwy, tutaj na taniec. Chodziłam do szkoły muzycznej też. I jak tylko mi się, wiesz, odwiedziało i już stwierdziłam, nie jara mnie to, chcę coś innego spróbować, to nigdy nie usłyszałam czegoś takiego, że jak już zaczęłaś, to się trzymaj, wiesz. Ćwicz, rób to dalej, tylko miałam taką swobodę w próbowaniu nowych rzeczy, i bardzo wpłynęło to, myślę, na moją osobowość aktualnie, że nie boję się po prostu próbować. Nawet jeśli coś mi nie do końca wychodzi, to i tak to robię, bo od czegoś się zawsze zaczyna i można się w tym szkolić i można być coraz lepszym, a nie trzeba też. Można po prostu być w czymś słabym i też to robić i, i się nie przejmować. A jakim ty byłaś dzieckiem? Ty byłaś takim dzieckiem, które chciało dotknąć wszystkiego. Tak, tak, zdecydowanie byłam mm, wszędzie, ale byłam też dzieckiem, które potrafi się samo sobą y, zająć. W sensie wydaje mi się, że bardzo dużo moja wyobraźnia e, działała w moim dzieciństwie, że ja sobie wyobrażałam e, całe świat. było mnie wszędzie pełno, byłam bardzo głośna, bardzo żywa, wymyślałam swoje piosenki, e, dużo tańczyłam, e, dużo właśnie ruchu też było w moim dzieciństwie. Jeszcze chyba wtedy nie mieliśmy nawet Telewizora w domu, więc. Może i dobrze. To... Może i dobrze, bo byłaś dzięki temu taka aktywna. Powiedziałeś, że było dużo ruchu, a było czegoś mało w Twoim dzieciństwie? Za mało? Tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz? Mm. Nie. Tak szczerze, to wydaje mi się, że miałam naprawdę. Spoko dzieciństwo, z, ma, z małymi wyjątkami. E, oczywiście, ale to zostawmy. Niech to stanie przyszłości. Indziej, <laughs> kiedy indziej sobie o tym porozmawiamy. Masz dzieci. <laughs> brawo, brawo, super, Julia. Cieszę się, że złapałaś, że możesz zawsze z tego e, skorzystać. Miałaś bardzo dobrą wyobraźnię o czym marzyłaś? Poza tym, że o tańcu z gwiazdami? E, wiesz, co, w ogóle wyobrażałam sobie zupełnie. Siebie w innych rolach. W sensie byłam księżniczką, byłam piosenkarką, i to wszystko działo się na moim podwórku, wiesz, że ja sobie wyobrażałam te zamki, po prostu dużo się też przebierałam. Mhm. Żywałam w szafie mojej mamy i wiesz, chodziłam w tych obcasach. No dobra, no i jak to się przełożyło na twoje marzenia? Bo wiesz, dzieci marzą sobie, że w dorosłym życiu będę robić to, to, to. I czy ty pamiętasz o czym ty marzyłaś w tym dzieciństwie? Tak, bardzo chciałam być księżniczką i to mm, tak dosłownie planowałam. Poszło? Pamiętam do tej pory taką wycieczkę z moimi dziadkami na zamek w Krakowie i pytałam się, gdzie tu mieszka książę, bo ja bym chciała pójść już go poznać, i wtedy moja babcia mi wytłumaczyła, że w... Pol Niestety, niestety nie ma e, księżniczek, i musiałabym za granicę wyjechać, bo tylko tam są książęta. I już po prostu ta bariera językowa, jak się dowiedziałam, że będę musiała rozmawiać po angielsku. Ile ty ]cie. wtedy miałaś lat? Nie wiem, z sześć. <laughs> A nie umiałam wtedy po angielsku, więc stwierdziłam, że odpuszczam i, i jakoś tak. Przeskakujemy do kolejnego. Ze względu, że byłaś bardzo takim żywym dzieckiem, to znalazłeś sobie kolejne tak, marzenie. A jest dokładnie. jakieś marzenie z dzieciństwa, które udało ci się zrealizować? Mm. No, na pewno ten taniec z gwiazdami. No? Teraz w ogóle występowanie na scenie. Ja, wiesz, wyobrażałam sobie, że jestem piosenkarką, ale ja też byłam dosyć świadoma, że moje umiejętności wokalne nie są na najlepszym poziomie. Jak właśnie chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na skrzypcach, później w kolejnych klasach zaczęłam się uczyć akompaniamentu na pianinie, no i gdzieś tam dochodziły jakieś pierwsze chóry i w ogóle takie rzeczy. I ja wiedziałam, że ja nie jestem w tym za dobra i dosyć szybko sobie śpiewanie odpuściłam. I wróciłam do tego dopiero 3 lata temu, gdzie uświadomiłam sobie, że mając te 20 parę lat mogę jeszcze zacząć to robić, i może nie będę na takim poziomie jak wokalistki, które śpiewają od dziecka i szkolą ten głos od dziecka, ale ten poziom jest dla mnie zupełnie wystarczający i czuję się bardzo dobrze teraz z moim głosem, i wiem, że potrafię już nim dobrze pracować. No i fajnie, że to marzenie udało ci się spełnić. Mam nadzieję, że wszystkie, które tam sobie wymyśliłaś w dzieciństwie, spełnisz. Mi się bardzo podoba w tobie to, że kierujesz się wartościami, nie, że twoje życie jest złożone z różnych wartości. Jakie wartości wyniosłaś z dzieciństwa i z domu? No bo zazwyczaj te wartości wynosi się z domu. Skąd ten kręgosłup moralny bierzemy? I jakie wartości ty wyniosłaś z domu? Myślę, że w ogóle takie bardzo zbliżone do chrześcijańskich, bo ja też regularnie chodziłam do kościoła, jak byłam. Mama a później byłam mało, miałam małą przerwę. Odkąd jestem z matkiem który, który też jest wierzący, to, to znowu gdzieś tam praktykujemy. Więc no, żeby nie krzywdzić drugiej osoby, żeby zawsze spojrzeć z tej drugiej strony medalu, jak druga osoba się czuje, żeby nie krzywdzić, nie robić na złość. Ale tak z zupełnie innej strony, to wydaje mi się, że też dużą pracowitość wyniosłam, mhm. bo ja mam w domu naprawdę silne kobiety i mam bardzo fajne kobiece wzorce. Moja babcia, która um, prowadziła swój mały biznes, jak wiesz, dopiero się przyprowadzili do mojego miasta rodzinnego i miała taki butik, buty sprzedawała. E, później zrezygnowała z pracy, ale jest po prostu taką babką, że wiesz, jak ona zadzwoni po prostu do jakiegoś tam konsultanta, mhm. to po prostu wszystko załatwi zawsze. Moja mama, która jest bardzo odważna, podejmowała bardzo odważne decyzje w swoim życiu, wiesz, po rozwodzie z moim tatą stanęła, wiesz, sama na nogi i ja nigdy nie odczułam, żeby czegokolwiek nam brakowało, plus moja siostra, z której jestem bardzo, bardzo dumna, bo też zawsze stawia na swoim, no naprawdę te kobiety w tej rodzinie mam e, niesamowite, i, i cieszę się, że mogę z, z nich czerpać inspirację. Czyli kobieca moc. Tak. U was tam jest. A jak się czujesz z tym, że te wartości, które ty powiedziałaś, już trochę odchodzą do lamusa i że to, wiesz, to dobro, to piękno, ten honor nie jest aż tak bardzo istotny w życiu? Wiesz co, no bo chyba po prostu nie otaczam się takimi ludźmi, dla których... Nie no jest tak, ale wiesz, jakby tak ogólnie spojrzeć na społeczeństwo, no to raczej szybkie sprawy, e, wiesz, żeby jak najlepiej dla siebie załatwić, nie? Mm -hmm. I co, co, co myślisz o tym, że no tak się e, dzieje, że nie wszyscy kierują się tymi wartościami, którymi ty się kierujesz, a też czasem masz styczność z takimi ludźmi, nie? Bo nie tylko ze znajomymi spędzasz czas, będąc influencerką, no jednak wychodzisz do ludzi. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że nie zmienię świata po prostu mm -hmm. i akceptuję, że to tak jest. Akceptuję też, że ludzie są różni i mają różne podejście do życia. Na pewno e, takie osoby to nie są osoby, z którymi ja będę chciała e, spędzać e, swój czas wolny, ale jeśli przychodzi mi, nie wiem, Pracować z kimś takim, to też staram się być profesjonalna, po prostu i nie poruszać jakichś, wiesz, światopoglądowych tematów w trakcie pracy. Po prostu ja się zachowuję profesjonalnie i tego oczekuję też od drugiej strony. A czy jesteś odpowiedzialna za wychowanie nowego tego, wiesz, Pokolenia. jak to się mówi? Pokolenia, dziękuję bardzo, żeby wpoić im takie fajne rzeczy? I tak, i nie, bo ja się mogę, wiesz, z całych się starać, przekazywać dobre wartości, mówić bardzo często o rzeczach, które są dla mnie ważne, i zresztą to robię, ale koniec końców jestem tylko cząstką świata tych młodych osób. Jest jeszcze rodzina, są przyjaciele, jest szkoła, więc staram się mieć na nich wpływ, ale absolutnie nie czuję się odpowiedzialna za to. Na jakie osoby oni wyrosną? A jakbyś mogła wprowadzić w internecie jakąś jedną zmianę, której nie ma, to co byś wprowadziła? prowadziłabym ograniczenia wiekowe. W sensie nawet nie takie jakieś mocno restrykcyjne, ale takie jak na przykład są na grach czy w telewizji też są takie oznaczenia, że to jest od 16 roku życia takie mm -hmm. po prostu w rogu, wiesz, małe oznaczenie, które informuje młodą osobę lub jej rodzica o tym, czy to jest może odpowiednie, czy nie. Tak samo na grach jest PEGI i tam jest wypisane, że jest w tym się zawiera przemoc, nie wiem, przekleństwa, coś tam, coś tam, nie? Żeby, żeby takie informacje Czyli były... Czyli chciałabyś ułatwić rodzicom sytuację? Tak, ale też młodym, no bo wiesz, klikając film na YouTube, nie wiesz, co się w środku niego znajdzie. Widzisz fajną, żywą, kolorową miniaturkę, widzisz jakiś super tytuł, klikasz w to i nagle się okazuje, że ktoś, nie wiem, przeklina co drugie słowa, bo dzieje się tam coś, z czym młoda osoba jeszcze nie powinna mieć styczności. Więc takie oznaczenia myślę, że, że byłyby na pewno... No przydatne dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że dzieci by to zachęcało, ale rodzice wiedzieliby, z czym mają do czynienia, bo rodzice też nie ogarniają, nie? To jest trochę inne pokolenie i oni za bardzo nie wiedzą i czasem puszczają te dzieci samopas do tego internetu. Co o tym sądzisz? No, ja bym sobie życzyła, żeby jednak było inaczej. Jeśli chodzi o żugajki, to poznałam wielu rodziców, którzy są naprawdę cudownymi, obecnymi w życiu tych dzieci. rodzicami. Którzy, wiesz, jeżdżą na koncerty i razem z tymi dziećmi śpiewają te piosenki. Widać, że się świetnie bawią i po prostu, że świetnie spędzają czas. Też, jak oglądają mnie, no to tak domyślam się, że nie oglądają innych twórców, którzy byliby niedostosowani do ich wieku, tylko że ja jestem faktycznie tą influencerką, na której oni skupiają swoją uwagę. Ale poznałam też rodziców takich, którzy, no. Nie do końca są dobrymi Masz na myśli. rodzicami. Wiesz, na przykład sytuacje z eventów, gdzie po to, żeby dziecko, nie wiem, dostało zdjęcie, czy tam chwilę jakiegoś czasu spędzonego ze mną, to rodzice potrafią, wiesz, przerzucać te dzieci przez barierki, potrafią ciągnąć, zmuszając je praktycznie do tego, żeby one się tam ustawiły i się uśmiechnęły. Bardzo często jak dzieci stoją i rodzic robi zdjęcie, to rzucają takie komentarze, że uśmiechnij się, bo wyglądasz tak, tak i tak. I co wtedy Julia robi? I czy w ogóle coś robi? Nie robi, bo nie jestem rodzicem i nie wtrącam się w metody wychowawcze, natomiast staram się zawsze rzucić coś takiego Pocieszającego dla tego dziecka, mm -hmm. w którym powiedzieć, że pięknie wyglądasz, mam nadzieję, że masz super dzień, jesteś silna, tak żeby trochę tego wsparcia jednak dostały. Z innych wywiadów wiem, że nasłuchałaś przykrych rzeczy od rodziców, ale ja bym chciał, żebyśmy mieli wydźwięk pozytywny. Co najfajniejszego usłyszałaś od rodzica? Dostałam e, kiedyś prezent, tak jak dzieciaczki przychodzą na meet&greety i przynoszą tam, wiesz, jakieś handmade rzeczy, jakieś tam takie drobnostki mi przynoszą, to kiedyś właśnie któraś mama do mnie podeszła i powiedziała, że ona przyniosła dla mnie prezent. I no, to mnie zainteresowało, bo to była taka jedyna w swoim rodzaju y, sytuacja, to było na koncercie chyba na Miłostkach, tak mi się wydaje. I y, y, po mi ten grittach, jak już zeszłam, to specjalnie wiesz ten prezent jeden sobie wzięłam, żeby sprawdzić co tam jest w środku, no to był, byłam bardzo ciekawa. I był to y, list napisany wow. od mamy, taki naprawdę bardzo długi, bardzo wzruszający, w którym mi podziękowała za to, że jestem, że jestem obecna, że właśnie mam takie wartości, a nie inne, że cieszy się, że właśnie to ja aż mam ciarki, jak mówię. Ja też że, mam ciarki, ale mów że, dalej. Że się cieszy, że, że to właśnie ja jestem idolką jej córki. No był to naprawdę przepiękny list, w którym się tak ta, ta mama też otworzyła, trochę opowiedziała o, o sytuacji u nich w rodzinie i, i to był chyba taki jeden z piękniejszych prezentów. Ta mama podziękowała, że jesteś idolką jej córki. A czyją idolką ty byłaś? W sensie jakich ja miałam idolików? No, tak, w dzieciństwie. Hmm. U mnie to się zmieniało, ale tak. Tak najdłużej. Chyba Hannah Montana i później Miley Cyrus. A jakbyśmy mieli spojrzeć na polskie podwórko? To nie, nie, nie interesowałam się za bardzo. Ja byłam dzieckiem, wiesz, Disney Channel. Mm -hmm. Ja tam Selena Gomez, e, wszystkie piosenki i w ogóle księżniczki disneyowskie, a z Hannah Montana to ja miałam po prostu, wiesz, cały pokój. Tak jak teraz właśnie e, żugajki mają obklejone tymi moimi zdjęciami całe półeczki merczu, to ja tak miałam mają pościel z Hannah Montana, plakaty, jakieś takie naklejki na ścianę, zegarek miałam, pamiętam, taki wow. dostałam z Hanną Montaną. Później jak Miley właśnie przychodziła tą taką przemianę swoją kontrowersyjną poniekąd dla niektórych, to ja też jej tak kibicowałam, że wiesz, że super, że w końcu jest sobą, coś tam, coś tam, no ale też byłam w takim wieku wtedy odpowiednim powiedzmy, żeby tą, tą zmianę zaakceptować. A wypisałaś się już z fandomu Hanny Montany, czy dalej tam jesteś? Wiesz, co no, słucham Miley, jak wypuszcza jakieś nowe piosenki. Staram się być tak mniej więcej na bieżąco, ale żeby aż być uczestniczką fandomu, to chyba nie. Czyli ale jakby wypisałaś się koncert, wypisałaś, się, tak? to bym poszła. Tak, chyba się wypisałam. No. A jak ty reagujesz na to, że niektórzy wypisują się z twojego fandomu? Absolutnie mi to nie przeszkadza. Uważam, że fajnie jest być jakąś cząstką życia tych dzieci, ale one też potrzebują wiesz, czegoś innego. Niektóre wyrastają, niektóre znajdują sobie m, innych idoli po prostu, bo wiesz, ktoś nowy wchodzi na YouTube'a. Była m, jakiś czas temu, jak Genzi tak mocno wystrzeliło, taka fala właśnie, że żugajki przychodziły tak masowo do Genzi, teraz do teens też m, zaczęli przychodzić i to jest jak najbardziej naturalne. Super urocze jest, jak dzieciaczki przyjeżdżają na na przykład na obóz, przychodzą na mi ten i mówią, że to jest nasze tam powiedzmy ostatni już obóz, czy ostatnie spotkanie, bo oni są w tym i w tym fandomie już teraz. I ja im zawsze, wiesz, mówię, trzymam kciuki, mam nadzieję, że jak najwięcej razy spotkasz tą osobę i że ona też będzie dla ciebie dobra i cię będzie doceniać, że jesteś w jej fanie. Także nie, nie mam z tym żadnego problemu: wiesz, ludzie przychodzą i odchodzą. Um, I dopóki wiem, że te dzieciaki będą miały fajne wspomnienia z tego, jak u mnie były, i będą to dobrze wspominać, to, to jest okej. Okay. Fajnie, 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 że masz takie podejście. Powiedziałaś, że przechodzą też do Teams, to jest taka nowość na tym polskim rynku YouTube'owym. Ty byłaś u nich kiedyś w gościach, nagrałaś jeden odcinek do nich, jeden do siebie. No i jakie wrażenie na tobie zrobili? Naprawdę bardzo dobre. Ja uważam, że kilka lat i to będzie taka topka naszego polskiego YouTube'a, jak nie w ogóle internetu. W sensie pewnie niektóre osoby gdzieś tam pójdą wyżej, niektóre trochę znikną, ale myślę, że ogromną, ogromną ich zaletą jest to, że oni są jeszcze tacy młodzi, wiesz, oni się tym. Autentycznie jarają. Ja, jak tam weszłam do tego domu, to zobaczyłam trochę właśnie te nasze teamowskie początki za czasów, początku Daily, gdzie wszyscy mieli jeszcze mnóstwo energii, byli mega zajarani tym projektem. Um, I to jest taka energia, której nie da się odtworzyć. Już taka, wiesz, młodzieńcza po prostu. Pamiętam taką sytuację, jak właśnie mieliśmy nagrywać odcinek do nich, to był Chowany i Santia, właśnie jedna z uczestniczek Teens, tak siadła sobie na kanapie i tak zaczęła się, wiesz, tutaj cieszyć i mówi, ale fajnie, kocham nagrywać Chowanego. I to była tak szczera radość, tak urocza i rozbrajająca, no bo ta dziewczyna, nie wiem, 15 lat chyba, nie? No to 9 lat jest ode mnie młodsza. I no super ludzie, naprawdę bardzo. No, ty dla nich jesteś taką ciocią, która już przeżyła swój team. Na co powinni zwrócić uwagę, żeby być jak najdłużej na rynku? Jakiego błędu nie powinni popełnić? Nie przepracowywać się. Bo my, wydaje mi się, że pod koniec daily w naszym teamie czuliśmy się już naprawdę mocno zmęczeni i YouTubeem, i formułą, i mieszkaniem razem. I to już było faktycznie. Wręcz frustrujące, i duża część osób z mojego teamu po prostu sobie zrobiła taką przerwę, powiedzmy, po zakończeniu tego naszego projektu, i tak naprawdę już nigdy na pełnych obrotach nie wrócili do tego internetu. A szkoda, bo, bo dostaliśmy naprawdę ogromną szansę, którą mogliśmy wszyscy wykorzystać i, i, i mieliśmy taką samą szansę na to. Ale trzymam kciuki, że jeszcze kiedyś o nich usłyszymy wszystkich. Z Twojego teamu, tak? Mhm. A tenzji, żeby się nie przepracowywało, żeby nie robiło sobie nagrywek na przymus. Tak, na siłę. Dokładnie. No, że jak potrzebują, wiesz, wyjechać na wakacje, nie wiem, na tydzień, zrobić sobie tydzień przerwy, to żeby robili to, co czują i to, co jest dla nich naturalne, i się nie przymuszali, bo w momencie, kiedy właśnie tracisz tą zajawę i ten fan zrobienia czegoś, no to widzowie też to odczuwają i ty się dużo szybciej męczysz i, 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 i takie zmuszanie się nigdy nie jest dobre. Te wszystkie teamy bazują no, na jednym schemacie. Czy uważasz, że jest ktoś najbardziej podobny do ciebie? Jest jakiś tam twój odpowiednik? E, no jest jedna para w teams, <śmiech> więc <śmiech> myślę, że może oni. Oni też są... Tacy wydaje mi się najbardziej, ja też nie jestem na bieżąco mm -hmm. z oglądaniem odcinków na YouTubie, bo jednak oni też mają daily, ale tak jak po tej pierwszej piosence, to tak oni mi się rzucili najbardziej, że są podobni do mnie i do Maćka. A czy twoim zdaniem kiedyś wyczerpie się ta formuła? Grup? No. Myślę, że będzie ewoluować, że ale że. W sensie, w grupach zawsze się nagrywa dobrze. Dużo się dzieje, nie musisz być takim prowadzącym, kamera mm, nie jest zawsze skupiona na tobie. Ja to odczułam bardzo, jak zaczęłam swój solowy kanał prowadzić, że zrobienie 15 minut odcinka w grupie jest turbo łatwe, ale zrobienie 15 minut odcinka solo, kiedy ty przez te 15 minut faktycznie musisz jakąś treść przekazywać. Jest trudne i, i, i w grupie jest łatwiej, no i też jest zupełnie inna energia. Hmm, czy mieszkanie razem w domu się wyczerpie? Wydaje mi się, że prędzej czy później tak, choć myślałam, że już się wyczerpało, a Teens jednak pokazuje, że dalej to jara e, młodych, także ciężko tutaj określić tak e, na czarno-biało, jak to będzie. Wszystkie grupy zastanawiają się, co zrobić, żeby trafić do tańca z gwiazdami. Odpowiedź znasz Ty. <laughs> Trzeba być konsekwentnym w działaniach swoich. U mnie to tak przynajmniej wyglądało, że każda rzecz najmniejsza, którą robiłam, oczywiście były, było to spełnienie moich marzeń, ale zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam takie, o okej, okay, dobra, mam złotą płytę. To może ktoś teraz już tam zobaczy, że to jest faktycznie na no poważnie, nie? Czy właśnie ta sytuacja z Robertem Lewandowskim, później przez to z wywiadem u Kuby Wojewódzkiego, gdzie faktycznie już za zaczynałam być zapraszana coraz częściej na jakieś takie czy wywiady telewizyjne, czy festiwale bo się widzieliśmy też w sobocie. Tak, to już tak żyłam taką nadzieją, że to już jest coraz bliżej, już może kojarzą moje imię, nazwisko tam i, i że może faktycznie e, się to uda. Także konsekwentna praca. Udało się, udało się, treningi wystartowały, już trochę sobie tam ćwiczy. Z jakim nastawieniem jechałaś na ten pierwszy trening? Co było w Twojej głowie? E, duża determinacja, ogromny stres, bo ja też mam dużą presję na sobie, wiesz, wszyscy. Rozpisują się i mówią o tym, że powiesz, jestem najmłodszą uczestniczką, więc powinna być taka wiesz, najbardziej żywa. Tak, też. Po drugie, że no już miałam coś wspólnego z tańcem, więc na pewno będzie mi dużo łatwiej jest duża presja, że ja jakby muszę sobie radzić dobrze, a niekoniecznie tak się może wydarzyć. Po pierwszych treningach wiem, że tańc towarzyski jest zupełnie innym tańcem i moje nawyki bardzo mi przeszkadzają: uginanie kolan, stawienie kroków od pięty, bardzo duża ruchliwość bioder moich, gdzie w hip-hopie te biodra idą z biodra, a w tańcu towarzyskim idą z wykręcenia stopy i kręgosłupa, no, jeszcze dużo pracy przede mną. Czyli tak naprawdę to, co wszyscy myślą, że jest Twoim wielkim ułatwieniem, stało się Twoim wielkim zmartwieniem. Czyli to Twoje doświadczenie taneczne tu kompletnie ci w niczym nie pomaga, bo są też takie głosy, że a ona umie już, ona umie. To jest takie, wiesz, mieszane, bo z jednej strony wydaje mi się, że dużo łatwiej zapamiętuje choreografię, że wystarczy, że mój partner dosłownie trzy razy pokaże mi, jak coś ma wyglądać i ja po prostu łapię, bo mam trochę większą kontrolę nad swoim ciałem, dlatego że już nim pracowałam podczas treningów hip-hopowych. No ale to, że ja złapię jak coś wygląda i spróbuję to tworzyć, to nie do końca dobrze jest zawsze technicznie, więc i tak musimy dużo dużo czyścić tej choreografii. Czyli masz tylko pół punktu więcej, a nie 40 punktów Dokładnie, więcej, tak. bo niektórzy myślą, że ty już po prostu tam idziesz tylko złapać choreografię i tak. zatańczyć. Czeka cię ciężka praca twoim partnerem jest Wojtek. Jak układają się Wasze relacje? Bardzo dobrze. Yy, mamy w ogóle super energię ze sobą, taką jak rodzeństwo wręcz bym powiedziała, że potrafimy się, wiesz, wygłupiać, dokuczać sobie, ale jak chcemy się skupić na czymś i faktycznie nad czymś popracować i coś e, poczyścić, to mi nie odpuszcza e, absolutnie. Jak jest moment skupienia, to mam być skupiona i on e, pilnuje tego. Jak mamy moment przerwy, to wtedy możemy, e, możemy sobie, nie wiem, pójść kawę, wypić na w sensie Wojtek pije, bo ja nie piję, a ja towarzyszę po prostu w tej drodze. Więc naprawdę fajnie. Powiedziałeś, że jak rodzeństwo, widzisz jakieś podobieństwa? Nie mówię o wizualnych, tylko takich z podejścia do życia z charakteru. Macie na coś pewno wartości wspólnego? mamy podobne, tak jak rozmawiamy ze sobą, ale chyba na tym się kończy, bo ogólnie mhm. jest bardzo dużo różnic między nami. Wojtek absolutnie nie siedzi w social mediach i to tak, że. Totalnie nic nie ogarnia. Że jak opowiadałam mu ostatnio o jakiejś tam aferce z Wersaw chyba, hmm? to on się zapytał, czy to ta, co ma on okay. i wasa. Że nie, absolutnie to nie jest ona. I muszę mu tak wszystko, wiesz, wprowadzać go do tego świata i tłumaczyć. W to w ogóle... Mnie bardzo zastanawia, czy twój partner taneczny wiedział, kim ty jesteś, nie. jeżeli nie ogarnia nie wiedział. internetu. Nie wiedział. I dał ci to odczuć, że kompletnie nie wie, kim jesteś. Nie, i tak i nie, w sensie po prostu się poznawaliśmy, tak jakbym się poznała z jakąkolwiek e, inną. Ale jak osobą, się z tym poczułeś, że nie wiedział, kim jesteś. To jest dla mnie zrozumiałe, bo ma, wiesz, jest, nie jest dzieckiem. Jakby jakaś dziewczynka w wieku 12 lat powiedziała mi, że nie kojarzy kiemi córka, to bym była lekko zdziwiona, ale jak wiesz, 27-letni chłop mówi, że. On no, nie do końca kojarzył o co chodzi, to, to absolutnie mnie to nie szukuje. Choć jak mu opowiadałam o jakichś tam moich aferkach, to mniej więcej mu gdzieś tam świtało, że o czymś tam słyszał. A czy uważasz, że to fajne, że on cię nie zna, bo macie taką relację bardzo równą i on się kompletnie nie musi stresować, bo nie zdaje sobie sprawy z Twoich zasięgów? Widzisz w tym jakiś pozytyw? Wiesz, to wydaje mi się, że on jest taką osobą. Że nawet jakbym mnie znał, to by w ogóle nie patrzył na to, czy tu jest zasięg, czy tu nie ma zasięgu, czy miałam taką aferę, czy taką. On podchodzi z bardzo dużym szacunkiem w ogóle do wszystkich. I właśnie tak jak mówiłam o tych wartościach, że stara się być dobrą osobą, i, i wydaje mi się, że on akurat w życiu by mnie nie ocenił w ten sposób. Okej, okay, to szlachetna osoba w takim razie. Szlachetna się osoba. Trafiło. On w ogóle debiutuje w tańcu z gwiazdami, tak. więc jesteście świeżakami. Fajnie, czy wolałabyś mieć tancerza, który ma już doświadczenie i zrobił kilka tam edycji? Przed ogłoszeniem wydawało mi się, że bardziej bym chciała osobę, która już jest doświadczona. Która trochę wie też, jak działa ten program. Wiesz, dla mnie to jest wielka niewiadoma. Nie wiem na przykład, kiedy dostaniemy pierwszy taniec, w sensie kiedy się dowiemy, co będziemy tańczyć, jak wygląda tworzenie choreografii, czy ktoś nam może pomagać, czy możemy sobie robić, nie wiem, dodatkowe treningi poza tymi wyznaczonymi. No, mam, wiesz, tysiąc. Dużo zapytań. Tak, tysiąc pytań i myślałam, że ta osoba, z którą będę tańczyć, mi to po prostu jakoś wyklaruje i Zjaśni, no Wojtek też nie ma pojęcia o tym, ale z drugiej strony, jak już zaczęliśmy treningi, to dostrzegam mnóstwo plusów, bo wydaje mi się, że przez to, że on nie prowadził nikogo wcześniej w tańcu z gwiazdami, to nie ma wyrobionej takiej rutyny, że okej, okay, pierwszy trening robimy to, drugi robimy to, trzeci robimy to, już musisz być na jakimś poziomie, albo jeśli jestem nad jakimś poziomem, to mnie nie stopuje, bardzo się dostosowuje do mnie, do mojego tempa i to jest super. Plus fajnie jest przeżyć te emocje razem. Wiesz, on też się będzie stresował pierwszym live'em, to będzie jego pierwszy, pierwszy tak samo jak mój. Więc fajnie, że będziemy mogli tak empatyzować ze sobą. A jak ty w ogóle wyobrażasz sobie pierwszy odcinek? Jak myślisz, jak będziesz się czuła kilka chwil przed rozpoczęciem pierwszego odcinka? Myślę, że żeby Myślę, że aż tak to nie. Myślę, że będziemy chodzącą kulą po prostu nerwów i stresu. Ale myślę też, że będziemy dla siebie bardzo dużym wsparciem w tym okresie. Plus pierwszy live jest super, bo są jeszcze wszystkie pary, a ja się dogaduję naprawdę świetnie z innymi uczestnikami, więc wydaje mi się, że ta energia grupy właśnie świetnie będzie działać. Też po raz pierwszy, wydaje mi się, jeśli wcześniej nie zobaczę na treningach, będę miała okazję zobaczyć jak inne. Gwiazdy tańczą. Na próbie generalnej zobaczysz. A, no, no właśnie, widzisz. Więc, nie? Wiesz, No odcinku tego nie <laughs> zobaczysz. Jakbyś miała jakieś pytania, moja droga, dzwoń, pisz do mnie, ja zrobiłem kilka edycji tańca z gwiazdami, ja wam Dobra. będę podpowiadał, bo ja jestem e, naprawdę sercem na dłoni dla was. Czasem jak ktoś się mnie pyta. Komu kibicuję? No to mówię, że no, tak średnio, żebym komuś kibicował, ale jeżeli mam wskazać, no to że to e, Juli, bo tak jakby najwięcej mam z nią wspólnego i też najwięcej razy się widzieliśmy. Na live będą też jurorzy. Ty wspomniałaś o uczestnikach, jak wspomnę o jurorach. Ile chciałabyś dostać za pierwszy taniec? Bo ty ambitna jesteś, dziewczyna. Hmm. Czy 20 punktów to będzie OK, czy 20 punktów to będzie dla ciebie słabo? Chciałabym chyba. Powyżej 20 punktów. <grym> czyli, czyli, bierz, moja droga, ile, ile byś tam chciała? Tak jakby było już 22, mm -hmm. to już bym była, że jest super. Ale jakby było 20, to taki lekki niedosyt, a jak poniżej 20, to nie. To czyli rozumiem, nie że jeżeli dostałabyś 10 punktów, to katastrofa. No. To ogólnie chyba zawsze jest katastrofa, jak się dostać. No wiesz, co w poprzedniej edycji była pewna pani, która dostawała cztery punkty, się cieszyła. Nie wiem, czy wiesz o kim mówimy, tak, każdy wiem, ma wiem. zupełnie inne podejście, więc poniżej dziesięciu, Julia żugaj załamana. No myślę, że tak, bo to by znaczyło, że, że naprawdę coś nie poszło w tym tańcu I, i, i że cała praca, którą wkładam jest trochę źle kierowana i, I że faktycznie czas chyba skupić się na czymś innym, bo ja też mam takie dosyć jeszcze pokorne nastawienie i, i naprawdę chciałabym słuchać tych rad jurorów. Oni jednak tych edycji trochę już zrobili, zwłaszcza pani Iwona, więc tutaj na pewno głęboko do serca te rady sobie będę brała. A ta krytyka będzie cię motywowała, czy osłabiała? Jak reagujesz na krytykę? Motywowała, zdecydowanie. Bo jeśli tylko, że się zafiksuje na jakiejś jednej rzeczy, wiesz, że ktoś mi zwróci uwagę, że nie wiem, nie wyprostowałam nóg i już po prostu na następnym live zapomnę o Bożym świecie, choreografia, zabawa, w ogóle gdzie tam, tylko że na tych nogach się będę fiksować, bo ja potrafię tak, um, taka ambicja mi się włącza i po prostu chcę tą jedną rzecz, na którą ktoś mi zwróci uwagę, dopracować, że ale... pokazać, ja potrafię. Tak, ale koniec końców ten program polega też na tym, żebyśmy się tam dobrze mm, bawili, e, więc mam nadzieję, że moja głowa mi na to pozwoli. Ty masz dość młodą publikę, zastanawiam się, czy masz jakieś wymagania co do strojów. W poprzedniej edycji Maciek musiał, nie chciał kolorowych strojów. Czy ty masz jakieś tam swoje wytyczne co do strojów? No, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o publikę, tylko o mój komfort, że nie chciałabym jakichś może bardzo takich odkrytych, gdzie w moim mniemaniu za dużo tego ciała byłoby widać, ale to dlatego, że ja bym się w tym źle czuła i bym się w tym nie widziała. Choć już, wiesz, byłam na ramówce, gdzie miałam te takie frędzelki w ogóle i w ta takie stroje są ok. Choć mierzyłam też kilka, w których powiedziałam właśnie naszej cudownej pani stylistce, że w tym nie do końca się czuję i może jednak tam coś innego spróbujemy. Czyli rozumiem, że wycięcia dekoltu odpadają za głęboki? No, na przykład są takie sukienki, które mają jakby tylko sam stanik. W sensie dekolt jest spoko, jeśli tu jestem, wiesz, zabudowana, ale są takie sukienki, które faktycznie jakby, no jak strój kąpielowy po prostu, nie? To w takim bym się trochę bała. Okej. Okay. I co do długości spódnicy też masz. Nie, to akurat z, ty, z tym jestem okej, okay, bo tam zawsze jest dużo tych frędzli i w ogóle mhm. zresztą te, te stroje są tak skonstruowane, że one tam pokazują tą nogę, też że ona ma być taka długa, wiesz i ładnie się prezentować, ja też się uczę ją ładnie prostować i wyciągać, więc chcę, żeby to było widoczne też. Eee, Czyli no na górę zresztą. będziesz zwracała uwagę. Tak, wydaje mi się, że, że no i tak, żeby ty trzymał po prostu też ten strój, no bo my mhm. tak jednak będziemy, wiesz fruwać po prostu, więc żeby tak bezpiecznie się czuć, żeby nic tam na pewno nie wypadło. A kto będzie cię wspierał podczas pierwszego live'a? Jak myślisz? E, na pewno cała moja rodzinka. Tak, mówię w studiu. A. Bo to, że przed telewizorem ale to Ale no wiemy. to tak, to w studiu. Cała rodzina. Wow, tak. cała rodzina przyjedzie. Babcia, dziadek, mama, mój ojczym, moja siostra ze swoim chłopakiem, na pewno Kamil, na pewno Maciek i chyba mam osiem biletów. Mój menadżer na pewno też przyjdzie ze swoją żoną, więc ja będę miała całkiem duże wsparcie. Plus już mi żugajki mówiły, że mają kupione bilety na publiczność, więc tam one też na żywo będą wspierać. To chciałbym zatrzymać się przy Maćku i przy tym, jak on cię wspiera przy okazji tańca z gwiazdami, no bo on spędza z tobą więcej czasu mm -hmm. i czy jakoś próbujecie odciążyć, żebyś ty miała spokojną głowę i żebyś mogła skupić się na treningach? Yy, bardzo dużo mnie wspiera, bo ja jestem mm, też trochę teraz taka, yy, że dużo oglądam Różnych edycji Tańcy z różnych występów, tak się strasznie jakoś taka obsesja mnie złapała. I on na przykład siada i ogląda razem ze mną. On w ogóle też jest fanem tego programu i jak na osobę, która nigdy nie tańczyła, ma naprawdę bardzo dobre obserwacje i dużo widzi w tym tańcu, więc wyciąga jakieś fajne rzeczy. Mówi, o to moglibyście zrobić, to fajnie wygląda, a zobacz ten obrót taki, jak jest szybszy, to jest coś tam. Więc naprawdę dużo wsparcia takiego dostaje od niego też wczoraj miałam taki trening gdzie dosyć średnio szło mi zapamiętywanie choreografii być może już po prostu z, z lekkiego zmęczenia głowy i też właśnie się mu zwierzyłam wieczorem że kurczę nie do końca jestem zadowolona z tego treningu On mówi no to dawaj chodź, pokażesz mi jak to wyglądało nie i siedział ze mną w pokoju ja mu tam pokazywałam wszystkie kroki po kolei i mówi no ale przecież dobrze ładnie pamiętasz o, e, czyli i... ciepłe słowo wsparcie tak, i tak. Za... Zainteresowanie tak, jest tak. tym tematem. Często partnerzy mają problem e, w trakcie edycji z zazdrością, mm -hmm. że wiesz, że jego dziewczyna. W tym przypadku narzeczona, spędza bardzo dużo czasu z obcym facetem. Czy masz takie podejrzenia, że u was też tak może być, że Maciek może stać się zazdrosny o Wojtka? Myślę, że, że absolutnie nie. Ja już wcześniej tańczyłam w duecie, co prawda hip-hopowym, ale też mieliśmy takie choreografie z moim byłym hip-hopowym partnerem tanecznym, gdzie wiesz przekazywaliśmy jakieś emocje. Zresztą no ja jestem tancerką odkąd Maciek mnie zna więc on dobrze wie, ile to dla mnie znaczy i jaką postać potrafię sobie wykreować na scenie, żeby przekazać to, co chcę przekazać, bardzo dobrze to rozumie. Nigdy nie miał z tym problemu i nie wydaje mi się, żeby w tym programie zacząłby być to jakiś A ile problem? u was jest zazdrości w tym związku? Nie mówię o takiej zazdrości, że wiesz, że on ci zazdrości, że robisz projekt, tylko takiej o innego chłopaka albo o inną dziewczynę. Borykacie się z takim problemem zazdrości? Nie, bardzo mało. My, no, fajnie. My, wiesz co, wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie związku, że jesteśmy tak pewni siebie, no już jesteśmy narzeczeństwem, wiesz, my powoli zaczynamy planować lub to już nie jest taka nastoletnia miłość i to też nie mamy problemów takiej nastoletniej miłości. Bardziej, wiesz, nie wiem, uczymy się lepiej komunikować ze sobą, wyrażać swoje potrzeby i to... To zaufanie jest już zbudowane tak mocne, że ani z jednej, ani z drugiej strony absolutnie nie, nie pojawia się już coś takiego. To na czym opiera się wasz związek? No, na zaufaniu przede wszystkim, na wsparciu bardzo dużym, na pomocy wzajemnej, bo ja Maćkowi bardzo dużo pomagam przy jego projektach i on zawsze też jest zaangażowany we wszystkie moje. No też. Wiesz, ja jestem twarzą Julii Żugaj, ale Maciek jest trochę zapleczem Julii Żugaj. Bardzo dużo pomaga mi wymyślać rzeczy, wymyślać projektów. Przy wszystkich jest zawsze bardzo zaangażowany. Czy przy muzyce, czy przy koncertach. Przy książce też był bardzo zaangażowany. On by mógł być wpisany jako trzeci autor na spokojnie tam do tej książki. Także, no. A co w ogóle sądzisz o tym, że Maciek porzucił YouTube'a? Ja byłam osobą, która go do tego nakłaniała. Żeby pożyczył tego YouTube'a? Tak. Wow, tak, mogłabyś bo... rozwinąć? Dlaczego? No to są te, takie bardziej jego prywatne sprawy. ale No tak, tak jego powinienem znać, ale go nie <laughs> ma tak. niestety. Ale tak, tak w trochę... skrócie widziałam, że jest zmęczony bardzo już tym. Wiesz, YouTube jest um, fajny, bo zarabiasz na nim pieniądze i jak czujesz się już zmęczony, to właśnie zaczyna się trochę takie zmuszanie, że... No dobra, jeszcze miesiąc porobię i się zajmę czymś innym. I, I jest taka obawa, że wiesz, nagle zostaniesz trochę odcięty od zarabiania. O tym bardziej, że on się tak naprawdę grubą kreską odciął i, i poszedł zupełnie w inną stronę, bo robi teraz gry. Też potrzebował zainwestować w swoją firmę, zainwestować w pierwszą grę. Pierwsze kilka prób nie wyszło mu w ogóle stworzenia tych gier, więc. Taka frustracja też u niego była, ale to, to ja byłam właśnie osobą, która mówiła, że musisz się odważyć i robić to, co chcesz robić, a nie to, co wydaje ci się, że jest spoko, bo na tym na przykład zarabiasz. Nie? Więc tak, ja, ja go na, nakłaniałam do tego, żeby podążył za marzeniami. Wiemy, jaką rolę on pewnie w twojej karierze jest na każdym etapie. Ty też pewnie jesteś na każdym etapie, tylko mentalnie, czy też jakoś tam próbujesz mu podpowiadać, że fajne byłoby to w tej grze, fajne byłoby tamto? Jestem bardzo zaangażowana też w wszystkie jego projekty. Zawsze jestem jedną z pierwszych testerek hmm. gier. Pomagam dużo kreatywnie przy grach, czy przy wymyślaniu fabuły, czy jakichś postaci. Ja też mam dobry zmysł marketingowy, więc zawsze przy promocji bardzo dużo pomagam. Maciek wszystkie, zawsze filmiki promocyjne mi pokazuje i daje jakieś uwagi. Mówię, to jest trochę nieczytelne, zmieniłabym to na to, albo ten voice-over bym bardziej zrobiła taki chwytliwy, coś tam, coś tam, więc on jest bardzo zaangażowany i, i vice versa. On jak poszedł w gry, to tak jakby przestał być no, non-stop na tapecie i ty stałaś się na tapecie. Przeszkadza mu to, że czasem po prostu nie możecie spędzić sobie spokojnie czasu, bo ktoś cię zaczepia? Mm, on nie, nie spędza ze mną za dużo czasu poza domem. O, to ciekawe, czekaj, odnowię <laughs> pytanie. To jaka forma czasu, to jaka forma spędzania czasu jest waszą ulubioną? Y w domu, lub jak już dziś wychodzimy, to bardziej w takim, no nie chodzimy razem do galerii. na a przykład. Dlaczego w domu? Dlaczego nie? Na no, bo mieście? to jest taka nasza, wiesz, bezpieczna strefa, gdzie możemy, nie wiem, się wyłożyć na kanapie, obejrzeć sobie serial, wiesz, zrobić sobie popcorn. W domu też zawsze możemy być z pieskami. To jest bardzo duży plus. Wiesz, nie wszędzie na mieście możesz te pieski ze sobą zabrać, więc po prostu no, taka nasza bezpieczna strefa to jest. Wiele osób uważa to pytanie za głupie, a ja uważam za totalnie. Mądre, bo każdy ma zupełnie inne podejście do tego, jak wy okazujecie sobie miłość, bo wiesz, jedni okazują sobie miłość przez czas, który razem spędzają, inni przez dotyk, a trzeci przez pocałunki. Jak to u was wygląda? U nas to w ogóle my sobie robiliśmy kiedyś takie testy, mm -hmm. <laughs> że to się chyba nazywa język miłości, jaki ty dajesz drugiej osobie i jakiego oczekujesz. I u nas wyszło właśnie takie wsparcie wzajemne, że wiesz, że ja wychodzę z domu. Mam wiesz, ostatnie 5 minut pakuję wszystkie rzeczy, po prostu zostawiam to wszystko tak, jak jest. I na przykład przychodzę do domu i ta sypialnia jest, nie wiem, że jest pościelone łóżko, jest posprzątane, że jest przygotowane na to, że przychodzę do domu i chcę odpocząć. To są tak miłe gesty, naprawdę bardzo fajne. I w drugą stronę, oczywiście też to działa, jak przyjeżdżam po jakimś obozie, bo ja ogólnie jestem w naszym domu odpowiedzialna za mycie naczyń. No. I widzę, że po prostu leży ta, ten stos, i mimo tego, że po tym obozie są na. Naprawdę, wiesz, już zmęczona, już bym poszła spać, no to ładuję tą zmywarkę, domywam te rzeczy, które tam są, żeby następny dzień, jak już Maciek zejdzie na dół, to żeby zobaczył, że ja też się dla niego postarałam i coś dla niego zrobiłam. No i takie małe, miłe gesty, w sensie jadę do sklepu, to coś mu też, wiesz, takiego małego kupię, jakiegoś batonika czy coś, nie? To jest... A jak Maciek cię zmienił? Bardzo. W ogóle myślę, że mnie ukształtował większość mojej osobowości. To jest Maciek. Wow, Maciek. Dziękujemy bardzo za Julię Żugaj. A coś takiego najbardziej widocznego dla ciebie, że wie, że to pod jego wpływem? O, w politykę mnie bardzo wprowadził. Ja wcześniej byłam zielona, totalnie nie ogarniałam. W sensie wiedziałam, kto jest premierem, kto jest prezydentem i jaka jest partia rządząca, i w sumie to na tym się hmm. kończyło. A teraz tak, jak schodzę rano na śniadanie, to Maciek ogląda na YouTube te wszystkie takie rzeczy. Bardzo dużo mi opowiada o jakichś takich oferach politycznych. I w ogóle. Więc no, z polityką dzięki niemu jestem na bieżąco i wiem, co się dzieje w państwie. A z takiego podejścia do życia? Hmm. Wydaje mi się, że bardzo mi pomógł w momencie, kiedy dostaliśmy ten taki zasięgowy zastrzeg po Teamie X, że nie wiem, jakbym na to zareagowała, gdybym nie była wtedy z Maćkiem. On bardzo dużo mi tłumaczył wtedy, trochę mnie tak ściągał też na ziemię i, i faktycznie mogłoby mi odwalić jakoś bardziej, gdyby nie to, że z nim byłam. Te wszystkie słowa, które powiedziałaś, brzmią bardzo fajnie i ludzie, którzy nie wiedzą, że wy się rozstaliście, no, nie uwierzyliby w to, w czym utwierdziła cię ta przerwa. W tym, że nie jestem w stanie być z nikim innym. Oh. Nawet, nie, nawet nie próbowałam od razu, żeby uciąć wszystkie plotki, ale tak. My w ogóle mieszkaliśmy razem w tym czasie w domu X, kiedy się rozstaliśmy. Maciek po prostu spał na kanapie i to było dla nas ciężkie, bo. No, staraliśmy się trochę ograniczyć ten nasz kontakt, bo też każdy z nas cierpiało. Po prostu ja gdzieś tam starałam się z dziewczynami wychodzić trochę więcej z teamu, ale no ciężko. Ciężko było, ciężko było nie mieć w nim takiego swojego właśnie przyjaciela. To w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że to jest osoba, z którą ja muszę spędzić swoje życie i nie wyobrażam sobie w ogóle z kimkolwiek innym, bo yy, w moim mniemaniu żaden chłopak nie dorasta Maćkowi do pięt, tak szczerze, więc yy, no. Tak, taką czułam potrzebę, że muszę tam gdzieś wiesz, coś zagadać, tutaj może gdzieś razem wyjdziemy I, i w sumie to się nałożyło z myślami Maćka i więc bardzo, bardzo szybko wróciliśmy do siebie. A to y, ty byłaś taką inicjatorką tego powrotu, że ty, ty pierwsza naturalnie. zrobiłaś pierwszy krok? czy Bardzo naturalnie to wyszło. To ciężko powiedzieć co w ogóle było takim pierwszym krokiem, bo to się wiesz, zaczynało od jakichś... Nie wiem, dłuższych rozmów wieczorem, właśnie, później jakimś wyjściu do kina, bo wyszło coś, co akurat chcieliśmy zobaczyć. Później um, do jakiejś restauracji, właśnie na chwilę spędzić czas ze sobą, i, i, i ten powrót nauczył nas w ogóle takiego spędzania czasu ze sobą wartościowego, że faktycznie ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy o czymś, komunikujemy się ze sobą, bo w sumie z tego to rozstanie trochę wynikało, że my byliśmy bardzo zafiksowani na pracy i ja i on i to, było, to był nasz cały świat I, i mało tego czasu spędzaliśmy ze sobą tak jako, wiesz, po prostu Julka i Maciek. A kto stwierdził, że to trzeba zakończyć? To też była wspólna decyzja, bo byliśmy na wspólnych wakacjach wtedy i też był cały czas, wiesz, temat, praca, 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 i stwierdziliśmy, że kurczę, chyba potrzebujemy, że jesteśmy bardziej znajomymi, przyjaciółmi, niż faktycznie faktycznie parą. Często porostanie jest taki bust radości, że wow, super, uwolniłem się, uwolniłam się, miałaś to? Nie. Czy ty od razu już byłaś taka, że u czegoś mi brakuje? Ja próbowałam tak grać, ale absolutnie w środku tego nie czułam, bo my też bardzo szybko ogłosiliśmy to rozstanie, wiesz, oglądanie tych wszystkich wspólnych editów i w ogóle, no tak jak powiedziałam przed chwilą, ja wychodziłam z dziewczynami tutaj gdzieś na miasto, tutaj coś, zbliżyłam się w ogóle wtedy też bardzo z nimi, dostałam od nich mnóstwo wsparcia, ale absolutnie nie było to nic związanego z radością. A ty dość długo to ukrywałeś, żeby do siebie wróciliście. Pamiętasz tak. dlaczego? Tak, bo jakby coś jednak nie zagrało, to nie chciałam jeszcze raz przeżywać publicznego rozstania. Czyli edity, te, te sprawy. Tak. Czyli taka rada dla fanów innych fandomów, że jak ktoś się rozstaje, te edity wcale nie pomagają, wyglądają pięknie, ale są bardzo traumatyczne. Traumatyczne, no, bo wiesz, tak naprawdę ja byłam w domu z Maćkiem i nawet jak chciałam, nie wiem, się wyłączyć na chwilę, zapomnieć o Bożym świecie, wiesz, brałam telefon, wchodzę na TikToka i tam o tym rozstaniu. I tak w seriali dużo wtedy oglądałam, na przykład zajmowałam się problemami bohaterów serialowych. No. To już tak kończę z naszą rozmowę, bo zaraz musisz jechać na trening do tak tańca jest. z gwiazdami. Jak wygląda twój kalendarz w trakcie tańca z gwiazdami? Ma dużo kropek. <noise> Dobra, ale bo mi konkretnie chodzi, czy zrobiłaś to, co mówiłaś kiedyś mi w wywiadzie, że jak będzie taniec z gwiazdami, to ty zrezygnujesz z jakichś dodatkowych aktywności i skupisz się tylko na tańcu. Udało tak. się to zrobić? Yy, tak, w większości tak, no tylko te rzeczy, które mamy jeszcze zaplanowane tam dosłownie do... Yy... Zrobienia zostały mi jeszcze trzy koncerty, no to wtedy są dni jakby wyłączone z treningów. Wiadomo, no jestem też influencerką dalej, więc ambasadorką różnych marek z tych świadczeń muszę się też wywiązywać, ale to wiesz, to się wydaje, że tak 6 godzin treningu dziennie to jest mega dużo, ale tak naprawdę jak mamy trening od, nie wiem, 9 do 15, to ja potem od 15 do 21 mam jeszcze mnóstwo czasu na zrobienie rzeczy. A póki co, treningi bardziej mnie mi dają energię, niż ją odbierają, jeśli ja nie czuję jakaś zmęczona po treningu. Do Wojtka pisałam, zresztą chyba po. Po naszym pierwszym treningu, jak już go skończyliśmy i dojechałam do domu, i miałam taką energię, że ja bym na jeszcze jeden trening poszła, i oglądałam te filmiki i mówię, kurczę, to bym jeszcze dopracowała, i to bym, może gdzieś się jeszcze tam złapiemy. Także no, przyjeżdżaj do mnie. Tak, tak. Będziemy tańczyć ja bym chciała pracować cały czas. No, wiecie, dopiero to jest początek. Myślę, że później to zmęczenie faktycznie będzie większe, ale na razie jest duża energia, duża motywacja. Ostatnie pytanie: 100 tysięcy złotych do wygrania w tańcu z gwiazdami. Jaka to jest dla ciebie kwota? W sensie. Duża, mała, średnia, bo wiesz, różne spojrzenia. No duża 100 jest. tysięcy złotych to jest ogromna ilość pieniędzy, z którymi nie mam pojęcia, co bym jeszcze zrobiła, więc nawet nie, nie wyobrażam sobie tego. Na pewno można dużo dobrego z nimi zrobić. Na pewno pomogłoby też to w, w kończeniu remontu, ale absolutnie nie jest to. Żadna motywacja dla mnie, wiesz, że nie mam takiego, że dobra, się na treningu, bo jest do wygrania 100 tysięcy złotych, nie? Albo głosujcie, bo muszę wygrać te pieniądze. To bardziej mnie jara kryształowa kula niż te pieniądze, tak Okej, okay. 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 no to wszystko wiemy. Dziękuję bardzo Julka, widzimy się od 15 września. Dokładnie. Wiesz o której zaczyna się z gwiazdami? O 20? Nie. O 19:55. Znaczy, tak mi się wydaje. Naprawdę? Ja już nie jestem Tak, mi, si tak się mi się wydaje, że to zostało w tym sezonie zmienione, ale to sobie sprawdźcie, żeby nie było, tak. że puszczam jakieś tu fake newsy. Czekamy na Twój pierwszy występ. Mam nadzieję, że będą 22, 23, 24 punkty. Najlepiej, żeby było 40 ogólnie, ale. No i że będziesz różnie. zadowolona sama z siebie, bo to jest najważniejsze. No i co, dziękuję Ci bardzo, trzymaj dziękuję. się. Dziękuję również, zobaczenia. dziękuję za kwiatka, pięknego też. Proszę bardzo. Tylko raz użyłaś tutaj tego przycisku w temacie, którego nawet nie chciałem poruszać, tylko ty <laughs> sama z siebie stwierdziłaś, że nie będziemy o nim rozmawiać. Więc... No i super. Chill. Dziękuję bardzo, trzymaj się Dziękuję bardzo.